Ojcze, ja teraz modlę się, że na tym miejscu będzie się objawiała Twoja chwała, że na tym miejscu będzie się objawiało Twoje królestwo. Ja modlę się o tych ludzi, Duchu Święty, poruszaj ich serca. Ja modlę się, zdejmując im łuski z oczu. Ja modlę się, zdejmując im zaćmienie z umysłu. Przyjacielu, chcę Ci powiedzieć, że jest ktoś, kto jest zainteresowany Twoim życiem. To jest wielki, potężny Bóg. To jest wielki, potężny Jezus. Wielki Stwórca nieba i ziemi, który stworzył Cię do intymnej relacji, który dał Ci życie. To wielki, potężny Bóg. On jest życiem i daje Ci życie. I On jest Tobą zainteresowany. On wie nawet, ile masz włosów na głowie. On wie wszystko o Tobie. On wie wszystko. I może dzisiaj myślisz, że masz jakiś żal do Boga i nie potrzebujesz Go, bo na przykład ktoś umarł z Twojej rodziny i ktoś Cię okłamał i powiedział Ci, że Bóg Ci zabrał tą osobę, że zabrał Ci męża, że zabrał Ci żonę albo Twoje dziecko. On Cię okłamał, bo Bóg to Bóg życia, który daje życie. A może myślisz sobie, że jakoś sobie radzisz w tym życiu, że przyklejasz sobie na co dzień uśmiech i mówisz, że jest okej. Ale kiedy wracasz do swojego domu, w swoim pokoju czujesz pustkę, czujesz się samotny, czujesz się niespełniony. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg jest Tobą zainteresowany. Wiesz, ja kiedyś też tak żyłam, po swojemu. Wydawało mi się, że nie potrzebuję Boga. Nazywam się Iwona Ziobro i mam 43 lata. I przez wiele lat żyłam sobie tak. Myślałam, że sobie w życiu radzę. Wiecie, miałam rodzinę, męża, dzieci, mieszkanie, samochód, dobrą pracę. I wydawało mi się, że jest okej. Ale co było w środku? Byłam nieszczęśliwa. W moim domu były kłótnie, były awantury, był alkohol, była pornografia. Byłam nieszczęśliwa, ale udawałam, tak jak wy, i mówiłam, że jest okej. Nie przyznawałam się do tego, że byłam nieszczęśliwa, że byłam samotna, że żyłam w lękach o każdy swój dzień, bo żyłam bez Boga. Moje życie było wtedy nic nie warte. I pewnego dnia, kiedy już miałam dość po kolejnej awanturze, uklękłam na kolana i powiedziałam: Boże, ja nie chcę tak żyć. Przyjdź do mojego życia i zrób coś, bo ja już dalej nie wytrzymam. I wielki Bóg przyszedł do mojego życia. On ogarnął mnie swoją miłością, przeszył mnie swoją obecnością. Święty Boży Duch dotknął się mojego serca. On dał mi nowe życie. On nadał mi swoją wartość. Dzisiaj jestem Bożą córką. Dzisiaj znam swoją wartość. Dzisiaj jestem cenna w oczach Boga, bo żyję już ja i żyje we mnie Chrystus. To nie ja, to Chrystus. Jestem z Nim zjednoczona. Jestem Jego częścią. Należę do Boga. Jestem ukochaną córką. Zastanów się dzisiaj i zadaj sobie to pytanie, do kogo należysz? Do kogo należy Twoje życie? Bo jeżeli nie należy do Boga, to należy do diabła. I nawet o tym nie wiesz, bo Słowo Boże mówi, że szatan przyszedł po to, by kraść, zabijać i wytracać. To nie Bóg czyni to zło, które dzieje się na świecie. To diabeł, on jest ojcem kłamstwa i on przychodzi do Twojego życia i mówi Ci te kłamstwa, żebyś tylko nie pojął Bożej prawdy, żeby Boże Słowo w Tobie nie zapłonęło. On wszystko powykrzywiał. Religia wykrzywiła obraz Boga, a ja Ci mówię, że Bóg jest miłością,
że to wielki, potężny Bóg. Ja go poznałam. Boża miłość jest we mnie, a Słowo Boże mówi, że miłość usuwa wszelki lęk. I ja dzisiaj żyję bez lęku, dzisiaj żyję bez strachu. Jestem w Nim bezpieczna, bo Jezus powiedział, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. I kto wierzy we mnie, nie umrze, ale będzie żył na wieki. Czy ty w to wierzysz? Uwierz słowa Jezusa. On cię pragnie. On dzisiaj puka do twojego serca i mówi do ciebie, synu, córko, przyjdź do mnie, a nigdy tego nie pożałujesz. Przyjdź do Jezusa. On daje życie wieczne. Ja dzisiaj mam pewność, że cokolwiek by się ze mną stało, idę do nieba. I ty też możesz tak mieć, bo ja ci głoszę słowa życia. Ja ci głoszę ratunek w Jezusie Chrystusie. I to jest prawdziwe szczęście, bo Jezus jest źródłem dzisiaj mojego szczęścia. On jest ratunkiem dla każdego. Wybierz go, a nigdy tego nie pożałujesz. Amen.